Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moimi państwa gościem jest pan pułkownik Piotr Wroński, wieloletni oficer wywiadu, wcześniej kont wywiadu, zaczynał w służbie bezpieczeństwa, ale pozytywnie zweryfikowany, a na koniec okradziony przez następców spisu, który uznali, że kontrakty zawarte. Z niepodległym państwem polskim są nieważne, nagle z jakichś przyczyn. Oczywiście wiadomo, będzie, że to kiedyś upadnie, ale ta historia to taka powiedzmy sobie, bardzo przykra zadra. Ale zanim zaczniemy, to kilka słów, o czym będziemy mówili. Roboczy tytuł Kto kopie dołki, który je pod Donaldem Tuskiem, ale spektrum tych Ludzi, którzy robią grup interesu, pewnie jest bardzo dużo. Więc ja się zadam, zadam pytanie, bo to pański temat był. Panie pułkowniku, która z tych grup jest najgroźniejsza, która kopie i jakich, jak i co chce osiągnąć? Dzień dobry państwu. Ja od razu powiem, że dla wszystkich teorii spiskowych, to co z tyłu jest, to będzie albo Metatra, albo Samael. Jeśli się. Dotknę tak, to widać chyba rogi. Tak, wychodzą nawet rogi, więc macie teorie spiskowe. Bardzo dobrze. Proszę Państwa, to nie jest takie proste, który je pod Donaldem Tuskiem, bo wszyscy powiedzą PiS i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie Donald Tusk stał się zakładnikiem własnej kampanii wyborczej i tego, czym napompowano, pozwolił, żeby napompowano ludzi przedtem. To, co było w zeszłym tygodniu, to było wręcz niesamowite. Ale ja chcę to troszeczkę uporządkować i zacznę od tej nieszczęsnej rakiety, ponieważ, proszę Państwa, ja wiem, że jest cała masa, ja jestem tylko polonistą, ale jest cała masa wykształconych po szkołach bezpieczeństwa i tak dalej, fachowców, różnego rodzaju ekspertów, których jest pełno, przemądrych posłów i innych polityków, proszę Państwa. Ale ja powiem jedno. A wiem to przypadkiem od ludzi, którzy są no niestety nie mogę wymienić ich nazwiska, bo są tajni, ale którzy kończyli fizykę jądrową, fizykę teoretyczną, ponieważ implikacje polityczne tego wszystkiego to jest kwestia fizyki i matematyki i dwóch ciał lecących z określoną prędkością. Rosjanie o tym dobrze wiedzą, bo w odróżnieniu od nich nie ma, żadnej, nie ma tam żadnej polityki. Ta rakieta była 39 sekund na terytorium Polski. Oczywiście można było ją zastrzelić, tylko że. Przy tej szybkości obiektu lecącego 500 metrów od granicy polskiej z prędkością 800 km na godzinę, a więc to jeździ samochodem, to niech zobaczy ile przeleci, ile czasu mu zajmie 500 metrów z szybkością 100 km na godzinę, to będzie wiedział. To będzie wiedział. Spowodowałoby prawie w 100% iż nasza rakieta natowska spadłaby na terytorium Ukrainy. Jeśli by ją z kolei monitorował, bo tak to się monitoruje, o tym nie chcę również mówić, bo nie wszystko jest do powiedzenia, zastrzelono wcześniej, ta rakieta mogłaby spaść na terytorium, na przykład Białorusi, jeśli wyleciała z Białorusi. Poza tym spójrzcie na mapę i zobaczcie na ten lot. W tej chwili te systemy potrafią, potrafią wygenerować przypuszczalne trajektorie tych rakiet, nawet manewrujących, i te najbardziej prawdopodobne. I tak też to zostało zrobione. Gdyby zestrzelono tą rakietę i pocisk natowski spadłby na terytorium Ukrainy, Rosjanie mieliby pretekst do tego, no proszę, kraj NATO wziął udział w wojnie na Ukrainie. Gdyby spadło na terytorium Białorusi, zaatakował kraj NATO, niepodległą Białoruś. I o to chodzi generalnie Rosjanom. I ja chciałem podziękować wszystkim żołnierzom, bez względu na stopień, którzy w tym wszystkim, tym cyrku uczestniczą że zachowują, że słuchają matematyki i fizyki, a nie idiotycznych posłów, polityków ze wszystkich stron. Porównywanie tej rakiety z tym, co się stało pod Bydgosztą, tam co znalazła ta pani na koniu, tą rakietę jest zupełnie inne, jest zupełnie niestosowne, ponieważ ta rakieta według tego, co mówił Minister Cezary Tomczyk przeleciała, wleciała w Polskę, na Polskę o wiele dłużej. Leciała o wiele dłużej. Była chyba ponad 45 minut zanim spadła na terenie Polski, przeleciała nad Warszawą i ona była do zestrzelenia. Oczywiście, że podwyż podnosi się od razu pary. Poza tym, proszę Państwa, 39 sekund rakieta wlatuje, zanim się uruchomi system, to jest 20 sekund, zanim się system uruchomi. To jest ta miłość boską, nie jest gra komputerowa. To w czasie rzeczywistym, więc istnieje jeszcze zostaje 19 sekund. Strzał to też jest kilka sekund. W sumie zestrzelić się, możemy na te, w takiej sytuacji zestrzelić ją możemy tylko na terytorium obcego kraju i zaangażować się w wojnę. Tego chcecie? Takich fachowców słuchacie. No więc macie takich fachowców, więc yy, takich fachowców, więc przepraszam za wyrażenie, bo będzie ostro, ostre wyrażenie, ale pieprzenie tych wszystkich. Fachowców od tego, którzy w życiu nie wiedzieli, jak to wygląda, to odsyłam ich do, żeby skończyli najpierw fizykę, matematykę, wzajemne interakcje ciał i poza tym mnie to też śmieszy, ponieważ akurat te systemy tworzą się w supertajnych laboratoriach, pracowniach przez ludzi, którzy czasami nie istnieją, którzy skończyli właśnie głównie matematykę, fizykę, różne inżynierię i Wszystkie te rozwiązania są tajne, ale nasi wszyscy fachowcy z dyplomem doktora po jakiejś szkole, która, się, która uczy bezpieczeństwa, wiedzą to lepiej od nich. A więc po co wydawać miliony dolarów na te, wszystkie, na, te, na te rzeczy, skoro wystarczy zapytać naszego doktora od politologii, który będzie wiedział wszystko. No, tak to wygląda, proszę Państwa. I koniec z tą rakietą w tym momencie. Takich rzeczy będzie coraz więcej, bo to jest na to obliczone. Powiem więcej, prawdopodobnie jeszcze będzie taka sytuacja, w której jakaś rakieta zostanie rzeczywiście wystrzelona z terytorium Białorusi i na chwilkę również przekroczy granicę Polski. Nie wchodząc na Ukrainę, nie waląc przez ten kawałek mapy, jak się zobaczy na mapę, ten kawałek, gdzie Polska, granica Polski trochę się wcina w terytorium Ukrainy, i to jest ten kawałek, który został, to jest 500, km, 500 metrów od granicy, który został prze, przecięty trajektorią tej rakiety, ale pojawi się znowu, pojawi się coś takiego z Białorusi, i co wtedy? Na 30 sekund mamy strzelać po to, żeby spadło to wszystko na terytorium Białorusi i nie daj Boże kogoś zabiło, czy coś zniszczyło, a jak znam Białorusinów, to na pewno zaraz będzie, że co najmniej 200 osób żeśmy zniszczyli i zabili w ten sposób. Czy to chcemy, żeby wypowiedzieć wojnę? Naprawdę chcecie tej wojny? Chyba tak i to jest właśnie największy yy, i to jest jedyny powód, bo ja nie ukrywam tego i tu mówię wszystkim, bo żeście mnie określili, nawet tutaj niektórzy komentatorzy, że ja jestem... Kryptopisowcem. Nie, nie jestem kryptopisowcem. Ja nie jestem również zwolennikiem KO, wręcz odwrotnie. Ko Koalicja Obywatelska mnie mierdzi, Mierzi mnie. Odrzucają mnie tej gościnie, te wszystkie bzdury, te wszystkie idiotyzmy, totalnie. Ale ja jestem pragmatykiem. Ja, proszę Państwa, jestem gotów w każdej chwili walczyć i ginąć za Ojczyznę, jak, jakikolwiek wróg sta postawi nogę na. Gra za granicę Polski, to był tą nogę obetnę. Ale nie pozwolę dać się zabić za Ukrainę, która teoretycznie, jak wiemy, walczy już w tej chwili o wolność wszechświata. Nie pozwolę. Nie pozwolę po prostu wpakować się w wojnę. I kalkulując to wszystko w czasie wyborów, to było wcześniej przed wyborami, panie Janku, i pan chyba o tym wie, mhm. ja wiedziałem, że Donald Tusk jest jedyny, że jeżeli PiS wygra wybory, to nasi żołnierze, nasi synowie, bracia, siostry czasami wszyscy będziemy maszerować, i maszerować i walczyć gdzieś pod jakimś Charkowem, czy gdzieś, tam, czy gdzieś tam w ogóle bez sensu, bo tak chcą wielkie siły tego świata. I ja wiedziałem, że Donald Tusk jest jedyny, który się temu po prostu przeciwstawi i to właśnie jest bardzo trudne, bo teoretycznie będzie to zrozumiane jako uderzenie w nasz największy sojusz, ale to nie jest uderzenie w nasz największy sojusz. To jest kwestia kalkulacji sojuszów w ogóle. I moim zdaniem Amerykanie byli przyzwyczajeni przez 8 lat do tego, że cokolwiek nie zrobili, że traktowali Polaków jak po prostu takiego. Niewolnika, któremu się każe i pójdzie. Co nie powiedzą, to Duda będzie się uśmiechał, każą mu dać order Orła Białego, Białego Zełeńskiemu, to da order Orła Białego Przy Przyjmie, będzie klękał przed Bidenem, który w Warszawie będzie mówił głównie o Ukrainie, a nie o Polsce, jakby Polski w ogóle nie było. Tego typu historie. byli do tego przyzwyczajeni, że sprzedadzą nam stare Abramsy, bo nowych nie sprzedadzą, ponieważ dobrze wiedzą, że nie ma zabezpieczenia kontrwywiadowczego w Polsce, a nowe Abramsy poza tym. Być może to na dziennikarzach i niektórych te 2 miliardy dolarów budzą jakiekolwiek, jakąkolwiek fantazję. Te ale... 2 miliardy, które oni nam obiecują, jakiegoś tam kredytu. bo nawet No nie... właśnie, ale te 2 miliardy dolarów. To są niestety, to nie są to w prawdziwych firmach zbrojeniowych, to nie są sumy, o których się dyskutuje. 2 miliardy, to, że nam sprzedają, zamiast złomować u siebie stare Abramsy, sprzedadzą nam. Oczywiście, że tak, bo nowego Abramsa, proszę Państwa, mało kto widział, a jak ktoś widział, to sieci cicho, i, których, i które są całkowicie zintegrowane z amerykańskim systemem satelitarnym, o których krążą w ogóle legendy, nigdy nam nie dadzą. Nigdy nam nie dadzą, ale to nie o to chodzi. Chodzi generalnie o to, że sojusz z Amerykanami jest konieczny i to jest jedyny słuszny sojusz, jaki mamy. Tylko że sojusz też trzeba sprawować w sposób właściwy. I w taki sam, tak samo robią tak, w jakiś sposób właściwy i sposób asertywny potrafią jakoś to robić Czesi. Dziwnym trafem potrafią robić Węgry, mimo całego Orbana. Jakoś nie ma tego. Wbrew pozorom Niemcy. My natomiast. Zdaliśmy się po prostu, nie wiem dlaczego to wrócę do starych nagrań z taśmi, to nie po to, żeby w tej chwili krytykować Staśmusowy, krytykować ministra Sikorskiego, ale on miał rację mówiąc o tym zmurzynieniu. Też nie niepoprawdę polityczne słowo, nie można w koalicji tego używać, przecież prawda, koalicja się obrazi temu zmurzynieniu. I to, co było, widać, co było popisu. Proszę Państwa, proszę bardzo, dzisiejszy artykuł w, w do rzeczy. Pisowska. Sondaż. Co dziesiąty Polak popiera wysłanie naszych wojsk na Ukrainę. Co dziesiąty. Niby niedużo, ale robi się takie sondaże i okazuje się nagle, to United Service na przykład, to, to dziwna firma, a robi się takie... Już nie istnieje, ale... już nie istnieje, bo została wykreślona... Nie Państwo, szkodzi, ale Estonii, to, bardzo kon konkluzją tego artykułu jest zdanie, że jest to więcej niż było dwa miesiące temu. To jest tragedia po prostu. Ja słyszę znowu o ze strony, ale to i tutaj, proszę Państwa, jest tożsame z częścią koalicji, bo ja słyszę ze, od słów kosiniaka Kamysza, że wszyscy Polacy są gotowi umierać i za ojczyzny, i tak dalej. Wszyscy Polacy są gotowi umierać, a nikt nie jest gotów żyć. Ja chcę usłyszeć, że trzeba żyć dla ojczyzny, i to słyszałem od Tuska. I to słyszałem od Tuska, i to jest problem. Proszę Państwa. Wbrew pozorom, Donald Tusk jest całkowicie niewygodny dla Amerykanów, autentycznie niewygodny, ponieważ tak się dziwnie składa, że ta wielka trójka przypomniała sobie rok 1900 lata 1939-1945, no właściwie, przepraszam, 1941-45. I ta wielka trójka, bez Rosji tym razem, bez Rosji tym razem. Typu, ale, to z, ale z Francją, która nie wiem dlaczego została, no była wielka czwórka wtedy, więc teraz jest wielka trójka. Nie wiem dlaczego tych kolaborantów Francuzów zaproszono, zaproszono do tej wielkiej czwórki. Chyba chciano rzeczywiście De Gaulle'owi zrobić przyjemność. Anglicy zwariowali dosłownie chyba wtedy, bo przecież to Francja była według Patona krajem kolaborującym, i Patton chciał okupować Francję i nawet wydrukował, zdaje się, jakieś marki okupacyjne czy dolary okupacyjne, ale nie dał rady. I to, to była taka historia w tym momencie, ale właśnie Macron, proszę Państwa, Wielka Brytania, która jest słynna z tego, że walczy do ostatniej krwi, kropli cudzoziemskich żołnierzy, Stany Zjednoczone nie, chcą nas puścić, jakoś tak popychają to wszystko. Donald Tusk się temu opiera. Oczywiście możecie uważać, że ja mówię bzdury i tak dalej, że to, co mówię, to jest ruskie onucostwo. Nie. Tak, jestem onucą, ale polską onucą I sto razy wolę być polską onucą niż jakąkolwiek inną amerykańską, francuską, brytyjską itd. Sojusze są potrzebne, ale te sojusze mają swoje wymogi i te sojusze pozwalają na i te sojusze trzeba traktować odpowiednio. Nie możemy załatwiać sprawy za kogoś. To nie o to chodzi. Proszę Państwa, tym bardziej, że w tej chwili. W Stanach Zjednoczonych, co wiem na przykład z wczorajszego surveys po prasie, nawet tej prasie pro-Bidenowskiej, następuje pewien, pewien swing przedwyborczy i jest bardzo negatywne nastawienie do Zeleńskiego i do Ukrainy. Absolutnie zaczyna być negatywne. Część prasy, czy New York Times, czy inni, uważają, że po prostu troszeczkę się na Ukraińcach zawiedli. Nasza polityka przez 8 lat była polityką bezkrytyczną. Proszę zobaczyć posunięcia Donalda Tuska. Nie dość, że jako jedyny chyba nie ma zdjęcia z ambasadorem Stanów Zjednoczonych, bo przecież dla większości Polski 2,50 to nobilitacją jest zdjęcie z misiem z ambasady. Lepsze byłoby z misiem z zakopanego, przynajmniej bo jakiś Polak zarobił pieniądze, zostałby w Polsce, niż tym, niż tym z ambasady. Bo, co, przepraszam bardzo. Jakikolwiek ambasador jakiegokolwiek kraju, nawet naszego największego sojusznika, ma nas w tym momencie nobilitować, naszych polityków, i oni się tym chwalą na Twittera? To jest pierwsza sprawa, która, która, która. I tylko rzeczy, są do tego instrumenty. Oczywiście, że są do tego instrumenty, przecież Amerykanie nie są głupi. Nie tylko Amerykanie, bo Rosjanie. Dla Rosjan też to jest Tusk niewygodny, ponieważ stawia pewne rzeczy bardzo. Ostro, tak jak i Sikorski, stawiają bardzo ostro. Powiedziałem, proszę Państwa, zaprzeczając sam sobie, tak naprawdę, bo ja zaprzeczyłem sam sobie, poparłem Tuska, poparłem grup Tuska tylko i wyłącznie z tego powodu. Natomiast to, co się zaczęło dziać w zeszłym tygodniu ze stu obietni na podstawie tych stu obietnic i studni Tuska, to jest dla mnie śmieszne. Jest dla mnie autentycznie śmieszne, dlatego że jeżeli chyba tylko idiota wierzył, że te obietnice są, mogą zostać spełnione. I chyba zresztą zbyt wielu idiotów poparło moim zdaniem, moim zdaniem, tu, moim zdaniem, Donalda Tuska. Donald Tusk niestety skoncentrował, bo musiał, z tego powodu na polityce zagranicznej. Natomiast zupełnie moim zdaniem nie panuje nad polityką wewnętrzną. Zostawił to koalicjantom. A teraz, proszę bardzo, mamy tu przykład. Anna Maria Żukowska. W ostatnich tygodniach liderzy Polski 250 i PSL grozili nawet z tego względu w opuszczeniem rządu. Kwestia składki zdrowotnej jest naszym być albo nie być w koalicji. My tę sprawę stawiamy bardzo twardo i bardzo jasno, brzmiał na początku marca Szymon Hołownia. E, mówię jasno: zmienimy zasady pobierania składki zdrowotnej. Ta deklaracja bezwzględna nie podlega żadnej dyskusji, wtórował mu Kosinia Kaleś. Proszę Państwa, co mamy dalej? Mamy teraz tutaj po tym, mamy Panią Katarzynę Pełczyńską, która jest chyba z PO w ogóle, prawda? Bo ja już was się Nie, nie kojarzę, z... nie kojarzę, bo mogę sprawdzić. Pani Katarzyna Pełczyńska, ona jest jakąś ministrą, ministrą, bo przepraszam, też tak mówię. No bardzo dużo obserwujących. Ona mówi tak. Patrząc na to, co się dzieje w Moskwie, myślę, że na setny dzień rządów warto, abyśmy przypomnieli... Nie, ona jest Polski, za... ona jest z Polski 2050. No właśnie zobowiązanie zapisane na wstępie naszej umowy koalicyjnej, że będziemy pracować zgodnie ze świadomością odpowiedzialności za przyszłość Polski. To naprawdę nie są czasy, których można pozwolić sobie na partyjniackie ataki w koalicji. Polska potrzebuje dziś stabilnej i skutecznej władzy. Jak może takie coś napisać, włącząc to z atakiem terrorystycznym, abstrahując od tego, kto stoi za tym atakiem pal ale był to totalny atak terrorystyczny w Moskwie. I można tego po prostu żałować, ale mnie to ani ziębi, ani grzeje w tym momencie, jaki to ma związek z Polską. Żaden. Ale pani Katarzyna Pełczyńska wtóruje temu, co powiedział na przykład, zaraz to tylko znajdę, proszę poczekać, co powiedział na przykład na jakimś kongresie Kosinia Kamesz, który to był taki mały, bardzo mały szantażek, proszę Państwa, bardzo ciekawy, mały, mały szantażek. Już, 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 gdzie to było? Gdzie to było? On powie, bo chciałem go zacytować dokładnie, bo pamiętam, co powiedział, ale chcę e, dokładnie. Och, Boże, Boże, widzicie Państwo, tak to jest. Jak się jest nieprzygotowanym, nie jest się fachowcem, prawdziwym dziennikarzem, tylko jakimś takim dziwnym facetem. E, proszę Państwa. O. O, proszę. No on powiedział coś takiego, że jeśli e, nie, wszyscy nie będziemy razem, to taki szantaż, jeśli nie wspierze, nie, w, nie, będzie wsparcia dla idei PSL-u i, i, i Polski 250, no to PiS znowu wróci. To taki mały szantaż. Albo to nas nie, poprzecie, albo nie. Tak, tak, to był, nie no, był drugi Kosiniak-Kamysz, to powiedział w ten sposób, on, ponieważ ten szantaż doprowadził do sytuacji, w której spora część ludzi y, zagłosowała y, wyborców. Nie wiem, nikt nie wie, czy to było. 3 punkty procentowe czy to były 4 punkty procentowe czy to były 2 punkty procentowe, ale to było trochę, które poparło koalicję zamiast koalicji obywatelskiej, która było ich pierwszym wyborem, poparło trzecią drogę taktycznie. Sam znałem dwie takie osoby po to, żeby na pewno przekroczyły próg e, wyborczy, żeby nie było sytuacji, że koalicja obywatelska wygra wybory, ale PiS będzie rządził z e, konfederacją. No tak, panie redaktorze. I, oni dziś, oni, i oni, dziś, oni dziś szantażują. On sięga po ten szantaż, bo jest skuteczny. Ale ten szantaż, no jak on będzie skuteczny, to przegramy, ponieważ ale on nie Państwa... będzie, o znaczy myślę, że on nie będzie skuteczny, e, bo do nas się... wezwał. Nie, bo Donald Tusk wezwał, to ich bardzo zabolało. Donald Tusk wezwał bodajże to było 14 marca, gdzie po prostu powiedział, że to są wybory, w które głosujemy już na odruch serca, już nie trzeba dbać o przekroczenie. Tak, i miał absolutną rację. Tylko że to wszystko zostało przeniesione. Proszę bardzo, przepraszam, ale radny, który powinien się zajmować, żeby pieski nie robiły kup do piaskownicy. Okazuje się być ważny w państwowej i w międzynarodowej, w układzie w jakiejś państw polityce międzynarodowej i polityce globalnej polskiej. Bardzo mi przykro, proszę Państwa, ale dla mnie radni z jakiejś dzielnicy, nawet warszawskiej, mówiący szumnie na temat polityki międzynarodowej, są absolutnie niewiarygodni, bo mnie interesuje, żeby w piaskownicy dla dzieci, które mam na podwórku, były, był piasek i dzieci się mogły bawić, a nie były to szczalnia dla psów. Bardzo mi przykro, sprowadzam to na dół, ale tak to jest, bo to są wybory samorządowe, a nie ogólnopolskie. Nieważne. Natomiast bardziej postawił kropkę nad od Hołownia, bo to jest jego wypowiedź z 22 marca o 8:46 opublikował to. Obiecaliśmy 12 gwarancji na kadencję, cytuję. Po 100 dniach wyprzedzamy kalendarz, rekordowy budżet na edukację, podwyżki dla służby cywilnej, in vitro, ograniczenie wycinek i eksportu drewna, odblokowanie KPO, nowe miejsca w żłobkach, bezpieczeństwo żywnościowe i wsparcie rolników, 250 tysięcy złotych dla NGO. Abstrahuję od tego, że te 250 tysięcy złotych to jest nic, ale to nieważne. Trzecia droga, PL 2050 dotrzymuje słowa. Trzecia droga jest po prostu skuteczna. Co to oznacza? Proszę zobaczyć. Kluczem tego wszystkiego jest ostatnie zdanie. Kołownia wyraźnie pisze, że ani Tusk, ani jego grupa się nie liczy. Liczy się trzecia droga, bo to trzecia droga odblokowała KPO, bo tak to trzeba rozumieć, dawa podwyżki dla służby cywilnej, budżet na edukację, który prawdopodobnie był jednak kontynuacją budżetu PiSu, bo PiS już, żeby wygrać wybory, to jak wiadomo, wymyślał cuda z sufitu, żeby to wszystko było. No a już mnie bardziej rozśmiesz: bezpieczeństwo żywnościowe w momencie. W którym przychodzi VAT na żywność. Jeżeli ja teraz słyszę, w, w bańce K.O. u tych wszystkich, tu się nie zgadzamy oczywiście, pani Anko, ja wiem o tym, u tych wszystkich. Mm, nie musimy się zgadzać. O ja, tych wszystkich, których ja nazywam. No, nieważne, tych wszystkich miłośników wyświetleń, mających 400 tysięcy czy milion ileś tam wyświetleń, uważających się za super pod pseudonimami, tych wszystkich pseudonimów, których wymieniać nie będę, że 5% podwyżki na vat i oni wszyscy popierają KO i 5% podwyżki na vat to nie spowoduje, to spowoduje paradoksalnie, że biednym będzie lepiej. Zastanawiam tak się. Jakakolwiek podwyżka zrobi tak, że biednym będzie lepiej. Czyli jak on płacił za kartofle złotówkę, to będzie tam te 5%, będzie płacił tam złotówkę więcej, ale będzie miał więcej. To jest paranoja. Tego typu propaganda jest nieskuteczna. Jest przeciwskuteczna. Ale próba powiedzenia to któremukolwiek z tych, których zresztą uznają, bo na tych ludzi powołują się również posłowie, jakby nie mieli, jakby nie mieli swojego własnego rozumu, również posłowie K.O. Powiedzenie temu kończy się sio, znikaj, prawaku itd. To jest śmieszne, ponieważ tak się składa, że jak wiecie Państwo, ci, którzy mnie słuchają, wiedzą, że w Polsce nie ma konserwatyzmu, są tylko Merkeliści, a to jest, rozw to jest rozwój trockizmu. Merkeliści stęczą i Merkeliści z krzyżem, a niektórzy Merkeliści są i stęczą i z krzyżem, jednocześnie i nazywacie ich symetrystami. I tak to po prostu wygląda, bo nie ma prawdziwej, bo za wszystko to jest łącznie z Konfederacją, wentyle systemu, i tak naprawdę to wszystko jest jedna wielka komuna. Nam, przykro mi i jestem za tym absolutnie i to nie jest żaden Korwin-Mikke, bo Korwin-Mikke... Właśnie chciałem element. powiedzieć, że, że, że czuję się jak na wiecu Janusza. Nie, nie, nie. Korwin-Mikke jest elementem tej komuny i tym wentylem tak, że on służy tylko do tego, żeby niszczyć wszelkiego rodzaju rzeczywiste ruchy oddolne i kompromitować się, jak oni wszyscy, jak oni wszyscy zresztą. To jest tak samo jak z ruską operacją pod tytułem Ruska Onuca, że każdy, kto powie to co ja, że nie będzie walczył za wolność Ukrainy, tylko za swój własny kraj, to natychmiast zostanie nazwany ruską nie, ale... No no to właśnie, ja nie, słyszałem, ja nie słyszałem, żeby w ten sposób. No, jeżeli ktoś próbuje etykietować, to raczej ludzi, którzy idą, e, którzy nie potrafią wyartykułować tego tak e, spokojnie i logicznie jak pan. E, ja mam pytanie, e, bo powiedział pan, że Tusk stoi pomiędzy Polską a wojną, że Sikorski i Tusk prowadzą politykę. No ja mam wrażenie, że wracamy do tego systemu, który oni urobili. W latach 2007-2015, kiedy ten system polegał na tym, że Polska nie stała po prostu tylko i wyłącznie na jednym sojuszniku amerykańskim. I tak jak zrobił to Jarosław Kaczyński i ja mam wrażenie, że Kaczyński po prostu zawarł pakt z Trumpem. Uważał, że Trump będzie rządził dwie kadencje i że on w tym czasie, w tej drugiej kadencji Trumpa po prostu wprowadzi sobie autorytaryzm. Taki w wydaniu tureckim, gdzie będzie miał opozycję w więzieniu razem z niepokornymi dziennikarzami, sędziami, dokładnie tak jak w Turcji, działaczami tych fundacji niezależnych praw człowieka i tym podobne rzeczy. I na tym cały opar zerwał praktycznie więzi Jakieś partnerskie z Niemcami, zaczęły się po prostu non-stop konflikty. Ja widzę tutaj, że Tusk po prostu idzie i próbuje zbudować alternatywę na wypadek. No bo przecież, jeżeli Donald Trump wygra wybory, to Donald Trump zapowiada, że on wstrzymuje pieniądze na Ukrainę od, że ani cent, ani tam. Ten nie pojedzie już na, żadne, na żadną wojnę ukraińską, co oznacza tak naprawdę błyskawiczne załamanie się ukraińskiego frontu i posprzątanie po prostu przez Rosjan e, Zemańskiego. No i w tym momencie Polska musi mieć jakiś pomysł, jakiś plan na to, co robić dalej. I e, Tusk widać jest jakimś człowiekiem, że jakiś plan ma. I to, co... Panie redaktorze, być może tak jest. Ja nie siedzę, nie wiem, nie mam takich informacji jakie ma Donald Tusk i jakie ma Sikorski i oczywiście nie wiem jakie są układy. Nie byłem świadkiem rozmów z Bidenem. Widać było ewidentną różnicę w traktowaniu przez Bidena Tuska i traktowaniu Dudy, bo Dudę on traktował jako takiego chłopca, ty ty, tak prawda? Tak, poklepywał go i wszyscy się cieszyli. Natomiast wyraźnie było widać pewien szacunek do, w stosunku do Tuska. I generalnie jakbyście oglądali dokładnie to sprawozdanie, to co było w telewizji z tych rozmów prenalnych, to Biden cały czas mówił do Tuska, a nie do Dudy. To jest inna rzecz. Siedzący obok niego ten, ten, ten podduda, jak się ten podduda nazywa, taki Duda. Ma, Aha, pod podduda, patrzył się w sufit i naokoło i tak dalej, bo chyba tłum w słuchawkach tłumacza wyłączyli, ale to już inna sprawa. Pal e, to jest nieważne. E, to, jest, to jest najmniej ważne w tym momencie. Ważne jest to, e, jakaś alternatywa. Sytuacja się zmieniła od momentu w rządów Tuska. W latach do roku 2007 zmieniła się sytuacja dość mocno. Wyraźnie widać, że Amerykanie wycofali się z resetu, który z Resetu, bo ten reset był wszędzie na świecie. To była doktryna, to była totalnie doktryna amerykańska z 2014, przepraszam, z 2014 roku jeszcze, ta, ta sytuacja przyspieszyła i sytuacja się zmieniła. Tak na dobrą sprawę. Ale teraz jest absolutnie nieważny i chyba Tusk to dobrze rozumie, czy będzie, bo rozumie jedną podstawową rzecz, której nie rozumiał Kaczyński i nie rozumie PiS i nie rozumie również, moim zdaniem, hołownia i cała masa różnych, różnych frustratów wykształconych w amerykańskich akademiach. Prezydent Stanów Zjednoczonych, bez względu na to, czy będzie się nazywał Obama, Biden czy Trump. Przysięga na konstytucję Stanów Zjednoczonych i działa dla dobra Stanów Zjednoczonych. W polityce militarnej i zagranicznej tych różnic wielkich nie będzie, ponieważ już ze środowisk demokratycznych i z Bidena już wychodzą sygnały, że jeżeli Biden wygra, to także powoli wycofa się z Ukrainy. To jest tylko kwestia smaku, kwestia, jak to się zrobi. Czy zrobimy to tak, jak zrobiliśmy to w Afganistanie, czy zrobimy to trochę miękko, czy zrobimy to tak, jak chce Trump, uciśniemy i tak dalej, ale efekt będzie idealnie ten sam. Nie można opierać sojuszu tylko i wyłącznie na parę na absolutnej, bezkrytycznej podległości jakiemuś partnerowi tego sojuszu. Tusk reprezentuje oczywiście, że i to w pisie stało się negatywne, ale dla mnie to nie jest negatywne. Dobrze znam politykę niemiecką i był wielokrotnie zwolennikiem polityki niemieckiej, ale coś się musiało zmienić, ponieważ na przykład w sobotę chyba, tak w sobotę ukazał się w Berlinie Zeitung artykuł. Na temat Sikorskiego, który jest strasznie antysikorski. Zresztą Berliner Zeitung bardzo mocno wali w Sikorskiego i tam przywoływane są, to jest jednocześnie antysikorski i antyamerykański. Sikorski jest używany do tego, który kompromituje Amerykanów i tak dalej, mniej więcej. To Berliner Zeitung był taki artykuł. To przedtem w Niemczech, w Niemczech nie miało miejsca. Niemcy robią, ale wykorzystanie w tej chwili Niemców w tym sojuszu przeciwko władowaniu się w tą wojnę. Jest jedynym logicznym rozwiązaniem. Przykro mi. I nie interesują mnie motywacje, bo ludzie mi piszą, jak to mówię, i mówią od czy na czacie radia, czy jak to mówię, że motywacja, no tak, ale Tusk, nie, czy na Twitterze, właśnie, ale Tusk nie jest patriotą. I powiem wprost, brutalnie powojskowemu, wojskowemu głównie mnie to obchodzi. Wiecie dlaczego? Dlatego, że mnie wisi, jakie on ma motywacje, czy patriotyczne. Czy niepatriotyczne, czy egoistyczne, czy chce się dłużej utrzymać przy władzy, ważny jest skutek. I oczywiście, że tak, i powiem szczerze, mniej mieliśmy patriotów teoretycznych, patriotów w cudzysłowie, przez 8 lat. Mieliśmy. I co z tego wynikło? Ustawa o, ustawa o mięsie armatni. Ja wolę już faceta, który powie, słuchajcie, powiem wam szczerze, to akurat nie dotyczy Tuska. Słuchajcie, wiecie co, tak mi się w życiu nie udało, mam takie długi, że muszę się dorwać do władzy, bo jak się dorwę do władzy, to ja spłacę te długi. I wiecie dlaczego ja wolę tego faceta? Bo on jest szczery. Bo on będzie robił wszystko, żeby mnie było dobrze, żeby on mógł spłacić te długi. Autentycznie. I ono to zadba. I wolę takiego faceta. I nie interesuje mnie motywacja, z jakiego powodu chęć władzy, niechęć władzy, chodzi o zachowanie własnego kraju. I chodzi o zachowanie nas wszystkich. I to jest jedyny powód, dla którego poparłem i popieram Tuska i będę krytykował Hołownię, Polskę 2050, Koboskę, która wbija mu, moim zdaniem, nóż w plecy tego typu powiedzeniami, gadkami. A już to, co napisał Hołownia, że trzecia droga dotrzymuje słowa, trzecia droga zapomniała, że jest w koalicji. Dodatkowo, jeżeli prześledzimy jeszcze konflikt, rodzący się konflikt między na przykład Czazastym a... Hołownią, czyli między częścią lewicy a trzeciej drogi, bo to widać wyraźnie już w tym momencie, to jest działanie przeciwko tej koalicji. A rozwalenie tej koalicji to jest powrót PiSu. I oczywiście, że moim zdaniem oni sobie wymyślili stworzenie w polskim pojęciu konserwatywnych Merkelistów z krzyżem i stęczą jednocześnie tak jak, tak jak ja to nazywam z części pisowskiej, która. Nie lubi Kaczyńskiego, tam jest według danych 20% nie chce już Kaczyńskiego. Nie wiem, kto robił te badania, bo moim zdaniem więcej ludzi z pisu nie chce już Kaczyńskiego, tylko się boi. Z części oczywiście PSL-u, z części lewicy, która ma dość niektórych rzeczy i która poszła tam tylko i wyłącznie po to, żeby zaistnieć, jak taki jeden na przykład, nieważne kto żeby zaistnieć, więc zaistnieje w trzeciej drodze, prawdopodobnie z części Konfederacji, który nie do końca jest po drodze z Braunem i niektórymi innymi dziwnymi, dziwnymi ludźmi dziwnymi ludźmi, chce stworzyć środek, ale wtedy i wtedy okazuje się, że PO jest słaba a także i wewnątrz pokłócona, proszę Państwa. Jeżeli dzisiaj daje po prostu, cały czas daje zresztą powód PiSowi do tego, żeby tworzy materiały na siebie. Jeżeli dzisiaj TV Republika śmieje się i trzeszczy, bo jakieś nagrania pojawiły się jakiejś pani z lewicy, czy która była z PO, która mówi, że jakiemuś posłowi trzeba obić gębę po prostu, dać z liścia, to niestety są takie rzeczy, oczywiście Donald Tusk na tym nie panuje, ale to jest jeden, to jest pewien powód, bo mimo wszystko wydaje mi się, że Donald Tusk odpuścił politykę wewnętrzną, szczególnie służby, bo de facto to nic się nie poprawiło. Sprawy komisji. Przecież po ostatnim powiedzeniu, po ostatniej wypowiedzi Bodnara on tą tak naprawdę komisję Pegazusowską załatwił. On tą komisję załatwił. I ja wiem, że prawnicy, wszyscy, niektórzy prawnicy tutaj gadają, tutaj, bo mnie też objechali, że jakieś pisowskie rzeczy biorę pod uwagę, argumenty pisowskie, bo on mówił, że nigdy nie zaprzeczali temu, że były zgody sądowe i te zgody zostały wyłudzone. Proszę Państwa, powiem wprost: jak może być wyłudzona zgoda sądowa, która jest robiona na trafarecie, czyli na piśmie, które pismo jest zgodne z ustawą? Zgodne, proszę Państwa, z, zgodne z pragmatyką służbową od lat chyba 90., tam tylko się zmieniały nazwy. jest zgodna z instrukcją operacyjną tworzoną na podstawie ustawy sejmowej, obowiązującej wszystkich, której nie neguje Pan Boddar, więc nie można wyłudzić tej zgody. Można. Nie, nie można, dlatego że. Dlatego podstawie... że nie to może teraz ja wyjaśnię. No. W, w... Zgoda została przyznana na podsłuchiwanie rozmów, w tym także komunikatorów, na okres 30 dni. Nikt nie dawał zgody do wejścia w urządzenie, do przeszukiwania całej poczty z kilkunastu lat. Nikt nie dawał zgody na kreowanie informacji, wrzucanie, podsyłanie fałszywych informacji, linków. W tym momencie posłużenie się narzędziem, takim jakim jest Pegasus. Przypomina twierdzenie, że dostałem zgodę na zatrzymanie człowieka, w związku z tym zatrzymałem go przy pomocy łomu na ulicy. No padł, wziąłem go do karetki, no. Jest Panie tego... redaktorze, Wyszeli miałem zgodę. Macie różowe okulary. Otóż w tych pismach zgodnych z ustawą i tych wszystkich nigdy nie ma mowy, po pierwsze, jakie narzędzie i jak będzie podlegać i i widać, narzędzie Dlatego zgoda została wyrzucona, ponieważ są domyślnie wyłudzona. Nie, po prostu Bonda Bodnar broni sędziów i sędziowie się bronią. Sędziowie się bronią po prostu. Nigdy w życiu napisałem takich trafaretów kilkaset. Po prostu tego typu rzeczy, prosząc o zgody na różne historie. Zawsze pisaliśmy tylko czy podsłuch telefoniczny, czy podsłuch telefonu i tak dalej, i i tylko jeżeli to było, w załopu się trzymaliśmy ten po prostu. Jeżeli to było tego wszystkiego, jeżeli to było, jeżeli to było tak jak trzeba, ewentualnie prosiliśmy o bilingi, to wszystko. A jeżeli nawet się prosi o bilingi, to wiadomo, że to dotyczy historii tego telefonu. W wypadku tych zgód tylko chyba sędzia, który nie chce pomyśleć, nie pomyślisz, że się podsłuchuje na bieżąco to, co na bieżąco. Wystarczy poczytać ustawę o AW i ABW i zobaczyć te zobaczyć te trafarety, czy o innych służbach. I na tej podstawie to robiono. Jeżeli Bodnar mówi to publicznie, to na miłość boską, to w takim razie wszyscy jeszcze jedno. Tam musi być uzasadnienie Przecież Bodnar podejrzenia. Przecież Bodnar mówi o wyłudzonych zgodach, ale nie mówi o tym, że były to wobec osób niewinnych. Przecież to tak wyraźnie będę. z tej wypowiedzi wynikło. Ale jeszcze, zaraz, Były Przepraszam, tak. Były przepraszam tak. bardzo, panie redaktorze. Widać było, więc, więc w rezultacie on przyznaje rację, że na każdego z nich coś było. Nie, po pierwsze jest tak. Bo to, to, to jest takie. Po pierwsze, to mamy sytuację tego typu, jak mieliśmy w wypadku pana Krzysztofa Brajza, że zgoda była na miesiąc, korzystanie z Pegazusa było e, wykonywane przez 8-9 miesięcy. To jest pierwsza sprawa. Już mamy bezprawną historię. Wyłudzone zgody są co do sposobu realizowania, czyli e, tej, tej kontroli e, pana e, Krzysztofa Brazy nie można było realizować przy pomocy Pegazusa, tej zgody, na którą dostali koniec krótki. A przy pomocy mówię... czego? Na a ja komuśle. nie mam zielonego pojęcia programu, no, więc panu, to, ale, nie ale nie wolno, nie wolno gazusa. Tak, tak jak nie wolno zatrzymywać łomem e, faceta, który, gdzie sąd wydał e, zgodę na zatrzymanie człowieka, tak jak, jak jest wydana zgoda na przesłuchanie człowieka, to nie można go przesłuchać przy pomocy waterboardingu, akumulatora na jajach, e, po prostu... Kto panu to powiedział? No, a, a, no, a, a jest taka możliwość, żeby zgodnie z kodeksem... E... Naszym nie. No, Ale Amerykanie to ominęli bardzo pięknie, ponieważ nie można tego robić na terenie Stanów Zjednoczonych. No to to dobrze, to jest raz. No tak, Natomiast... Podtrzymajmy się polskiego Boś, prawa. Ja bym bo ja jeszcze... Już zatwierdził ustawę. Ja, o... Tak, ale podtrzymajmy się polskiego prawa, więc w Polsce nie można. I e, stąd twierdzenie, że ktokolwiek, jakikolwiek sąd wydał zgodę na e, stosowanie tortur, bo to jest narzędzie tortur Pegasus mhm. i to jest narzędzie... Tego jest po prostu e, no, absurdem. Jeszcze jest jedna rzecz. Ja na przykład w moim... Jak się wyłudza zgodę, no to pan lepiej wie niż ja. W moim wypadku tych zgód było e, kilkanaście. O których wiem, między innymi na przykład o jednej mam dokładnie, ponieważ mam dokument, otrzymałem. Ze sprawy pana Pawła Mitera, Mam dokument, w którym służba po prostu nakłamała we wniosku, że świadek rozpoznał mnie jako Dobrze. osobę podszywającą się. Jako, że świadek o, 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 rozpoznał mnie jako osobę podszywającą się pod innego człowieka, która szantażuje firmę jednoznaczną. Panie redaktorze, zgadzam się z panem. zgadzam. Czyli to jest wyłudzona zgoda absolutnie od początku do końca. 6 się zgadzam. To jest wyłudzona. I takich przypadków było tam więcej. Mało tego, pan Bodnar powiedział, że nie zna przypadków użycia Pegasusa bez zgody sądu, a ja znam już. Bo drugi... panie, no więc właśnie, pan Bodnar nie powinien tego mówić przede wszystkim, żeby nie dawać paliwa pisowi. To jest raz. Po drugie, pan Bodnar się głęboko myli. Ja się z panem zgadzam, panie redaktorze, ponieważ w tej zgodzie, ponieważ żaden z tych sędziów Którzy w tej chwili robisz z siebie biedaka, oszukanego przez tego, bo wyłudzili od niego, nie zainteresował się nawet niekonsekwencjami w tych wnioskach. Gdybym ja miał dostęp do tych wniosków jako były oficer kontrwywiadu, znaczy oficer nadal jestem, ale były funkcjonariusz kontrwywiadu, wieloletni na tym kierunku, czy wywiadu, to prawdopodobnie znalazłbym w tym wniosku na. Yy, Znalazłbym w tym wniosku całą masę nieścisłości, które powodowałyby odrzucenie tego wniosku. Ale panowie sędziowie idą sobie, niestety, poszli sobie na łatwiznę. I pan Bodnar broni środ środowiska sędziów, broni środowiska sędziów i nie powinien tego mówić, ponieważ daje po pierwsze rękę e, daje po prostu pisowi, e, daje PiSowi argument do ręki. E, a de facto z tej wypowiedzi sugerowane jest, że skoro wystąpiono, to nie wiadomo, czy na czy nie nakłamano i tak dalej. To no nieważne. Poza tym pytanie jest proste, bo pan mówi o łomie. Łom jest nielegalnym narzędziem. A więc ustaliliśmy, że Pegasus jest nielegalnym narzędziem. Więc jak można wyłudzić zgodę? Czy nie było zgody? Czyli nie było zgody, ale to sędziów jest wina. Dlaczego sędzia nie sprawdził? Bo jeżeli u pana, że pan podała dobrze, proszę powiedzieć dokładnie kiedy, jak, gdzie, co. Nie, jak, oni, zrobili, co wiem, oni, napisali, to. oni napisali notatkę, napisali notatkę. To przed sądem wyszło, bo świadek, którego sędzia zadał mu pytanie świadkowi, e, czy był pytany na to, kto występował na, na tej rozprawie? No świadek odpowiedział, że tak, że policja go zapytała, czy to byłem ja. Odpowiedział, że absolutnie nie. A policja i tak wpisała, że to byłem ja i na tej podstawie dostała e, pół roku inwigilowania mnie. I to jest. No i bardzo dobrze. I takich, i, i takich rzeczy, i takich rzeczy tam robiono po prostu. Przepraszam, Przepraszam, na... ale to w tym momencie sędzia dał się oszukać, bo jak ja bym to dostał, taką do tego to jest źródłowa informacja. Trzeba mieć dwa źródła. Nie tak się to powinno być napisane. Podajmy jeszcze podajmy inną kwestię. To trzeba, tak naprawdę, Polska, polskie wnioski o technikę operacyjną wymagają kompletnej zmiany. Ja rozmawiałem na ten temat z generałem Krzysztofem Bondarykiem, który mówił mi, że będzie planował uchwalenie nowej ustawy, bo dziś jest sytuacja ważna, żeby Państwo wiedzieli, żeby państwo wiedzieli że sytuacja jest taka, że jeżeli sędzia odmawia e, wydania zgody na podsłuch, to musi napisać uzasadnienie. Jeżeli je podsa... Od dawna to mówię. To jeżeli, nie tylko podpisuje, jeżeli podpisuje, to, e, to nie musi. I to jest tą asymetrię trzeba zmienić. Musi mieć A Nie zapytał taką... pan przypadkiem generała Bondaryka, bo do końca nie wiem, czy w momencie, kiedy za czasów pierwszego PO, czyli za czasów Donalda Tuska, mniej więcej w 2000, jeszcze pracowałem w 2010-2011 roku, były próby przez niektórych rozsądnych posłów stworzenia ustawy o pracy operacyjnej, w którym te kwestie byłyby rozwiązane, to poza szefami AW, to jeszcze wtedy szefowie wojska i chyba jednak szefowie ABW strasznie przeciwko temu protestowali, mówiąc, że to będzie... Ja byłem absolutnie za tym, za, przez co nazwano mnie za idiotą w ogóle, deglikatnie, ja jestem absolutnie za tym. Zapytał się pan generała Bondaryka, to ja to mieć, nie miałem takiej... Wiem. Ja nie miałem takiej sytuacji, nie miałem takiej możliwości sprawczej jak niektórzy, bo kiedy się, jak niektórzy, mnie tam, ja nie rządziłem tak, żeby podejmować decyzje, byłem absolutnie za, za tym, aby Sejm uchwalił ustawę o pracy operacyjnej, bo tajemnicą jest, niektóre środki oczywiście, że będą tajemnice, ale można to ominąć, Ustawa może być tajna, ale ustawa o pracy operacyjnej pozwoli służbom, pozwoli przede wszystkim społeczeństwu na kontrolowanie służb, a jednocześnie pozwoli służbom na pełne wykorzystanie możliwości operacyjnych, bo nie da się wtedy już zrobić coś przeciwko tej ustawie. I jestem absolutnie za napisaniem instrukcji operacyjnej z uchwalonej przez Sejm i ustawie. O pracy operacyjnej napisanej przez Sejm. Część może być tajna, część może być jawna, to już kwestia dalej. I, ale wiem, że ja jestem sam, ponieważ obecni, ci, którzy wrócili za obecnego rządu Donalda Tuska, i to jest kolejny błąd Donalda Tuska, biorąc pod uwagę tych samych ludzi, którzy doprowadzili do, doprowadzili do kelnerów i kelnerzy 2-0, już szykują ośmiorniczki, moim skromnym zdaniem. I ci wszyscy ludzie są absolutnie przeciwni temu. Bo chcą stworzyć coś, bo to jest bardzo wygodne, ponieważ uchwalenie tej ustawy spowoduje ogromną, tak jak już powiedziałem, kontrolę służb, ale jednocześnie sprawdzenie, do czego te służby się tak naprawdę nadają. A utrzymanie wszystko w takiej otoczce tajemnicy, bo wiecie, u nas w wywiadzie, u nas kod wywiadzie, ale ciu, nie mówimy o tym, nie mówimy o tym w ogóle, to jest ściśle tajne, nie mówimy o tym. powoduje, że wiecie, co jest za ściśle tajnością? Nic. Nic. Nie. Większość tych ludzi, zaraz, przepraszam bardzo, Panie Janku, większość tych ludzi, których pamiętam i którzy dostawali generałów, ja tylko do pułkownika, bo od generała się nie byłem w stanie zdecydować, to powiem wprost: większość tych ludzi jest zaprawiona w bojach biurkowych, tylko biurowych wobec kolegów, żeby zrobić karierę i wejdzie w dupę każdemu z polityków. Tacy jak ja kończą tak jak ja skończyłem, nie na niczym dosłownie. Na niczym dosłownie, bo. I jest ich już coraz mniej. I takich się pozbywano. Zaczął się Miątkowski, bo tutaj trzeba się cofnąć, ale to jest kwestia na inną rozmowę. Ale podsumujmy, podsumujmy jeszcze raz. Z tego, co pan mówi, jest partia wojny. Zagraniczne lobby, które chce w... W mieszać Polskę do wojny, ale z drugiej strony. No skąd to lobby płynie, skoro Ameryka sama mówi o sobie, że się będzie, Pan mówi, że te głosy nawet idą w partii demokratycznej, że może się wyłączyć, ponieważ nie jest zadowolona z Zełońskiego, dodajmy, że nie jest zadowolona po prostu z gigantycznej korupcji. Oczywiście, no, że tak. No, no chodzi dzisiaj Budanów który dla mnie jest człowiekiem wyjątkowo wrogim Polsce, wiecie, to jest ten szef wywiadu, tego huracz. Że jak to tam się nazywa, ten cały Budano. Przecież on sponsoruje wpisy tak antypolskie w tej chwili, przy po tej rakiecie całej, że to jest paranoja po prostu, ale niestety nikt tego nie widzi. Nikt tego nie widzi, bo to jest Ukraina, która walczy o wszechświat. A mówienie tego grozi śmiercią i i on zir mnie zaraz poda do sądu za to, że obrażam Ukraińców, bo on, jak ktoś powie coś złego o Ukraińcach, nawet jeśli, nawet jeśli są skorumpowani, to natomiast podaje do sądu. A to nie o to chodzi. Ja Ukrainy bronię, bo na Ukrainie dokonano zbrodni. Tam jest, gdzie się Rosjanie dokonali zbrodni, ale w tej chwili na Ukraińcach, na biednych Ukraińcach, szczególnie ze wschodniej Ukrainy, bo zachodnia Ukraina, to wiem bezpośrednio z frontu, proszę Państwa, bo ta zachodnia Ukraina spieprzyła wszystko do takich krajów jak nasz. I te wszystkie byczki, wystarczy popatrzeć na granicy, popatrzeć na to wszystko, poczytać i zobaczyć, jak to wszystko wygląda wygląda, ale nieważne. Nieważne. I wpakowała się w zaimplementowany przez Rosjan banderyzm i to jest więcej. No to obzir już mnie podawaj do prokuratura natychmiast, bo to na tym to, bo na tym to polega, bo śmiem mówić to, co myślę po prostu, bo tak jest w Polsce, że z nazizmem walczy się za pomocą nazistowskich metod i to jest paranoja totalna. Ale teraz wracając do tego, co pan mówił. To nawet to nie chodzi do końca o to, bo wyjście z wojny, a utrzymanie tam wpływów Potrzeba kogoś, jakiegoś frajera, który jakiegoś narzędzia, jakiegoś młotka, za które nie będzie płacił podatnik amerykański. I proszę sobie wyobrazić, że my chcemy być tym młotkiem, a Donald Tusk nie chce, abyśmy byli młotkiem, tylko woli trzymać młotek w tym momencie. Oczywiście, że musimy się przygotować na to, co będzie potem, bo ta wojna się prędzej czy później skończy. Rosja będzie, Moskwy nikt nie zdobędzie. Amerykanie, jak, jak CIA, które w piątek zresztą CIA podało, czy w polskiej prasie było. Bo mało, że największym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych i to Bidenowskie CIA i są w tej chwili Chiny, a nie Ukraina i Rosja. I to jest ewidentnie wynika z raportu CIA opublikowanego przez New York Times, że było śmieszniej. Ale, ale zostawią po sobie nie tak jak w Afganistanie nikogo jakiś talibów, więc lepiej będzie zostawić młotek pod tytułem Głupi Polacy. Głupi Polacy, którzy będą się w to wszystko angażować. Donald Tusk tego nie chce, i ma absolutną rację. My musimy się przygotować. I bardzo dobrą, na co nikt nie zwrócił uwagę szukając jakichś głupich obietnic, których się nie da zrealizować, bo każdy kto umie liczyć wie, że się nie da tego zorganizować, na przykład to, że to co mówił Kierwiński i Kosiniak-Kamysz o ustawie o obronie cywilnej. To jest ważne. To jest ważne i do tego się wszyscy musimy przygotowywać, bo każdy z nas będzie elementem obrony, obrony cywilnej. Czy chcemy, czy nie chcemy tego. Tak jest w takich krajach, prawie we wszystkich krajach natowskich, tak jest w Norwegii, tak jest w Szwecji, tak jest gdzie indziej. Tego się uczy. U nas się tego nie zrobiło. Jedyną działaniem PiSu to była ustawa o mięsie Arbaki: 300 tysięcy bubu, u im jakiś karabin, pójdę, by dostrzelać. Dzisiaj, proszę Państwa, od jednego z ekspertów słyszałem, że wojska powinny być podciągnięte po tą granicę. I jak będzie rakieta, lecie będą strzelać. Z czego będą strzelać? Z łuku, z karabinu, do rakiety lecącej 800 km na godzinę. No, no, to proszę Państwa, no, ale takie rzeczy się dzieją. Takie rzeczy się dzieją. Ja oczywiście, proszę Państwa, Donald Tusk nigdy tego nie wysłucha, a ci, co wysłuchają, to zaraz założą sprawę na mnie jako wroga K.O., a ci wszystkie pseudonimy na chwilę powiedzą, i tutaj też będzie zaraz wielki wróg K.O. Ale to chaos się po prostu rozwala i panowie z KO, i panowie Pseudonimy wiem, że część z was siedzi za granicą jest bohaterem. Strasznie bardzo łatwo jest dysponować ludzkim życiem, jak się siedzi za granicą po prostu i do tego i tutaj się nie wróci i nie pójdzie się walczyć i strzelać. I w ogóle zastanówcie się, bo jeżeli pis wróci, to pis nie będzie taki delikatny, jakim mimo wszystko delikatny jest I Sienkiewicz, i Kierwiński, i Tusk. Tylko wszyscy nagle obudzicie się z ręką w nocniku. Ale to wasza sprawa. Ja no i, i tak jestem zjednoczony panie... przez wszystkich. Ech, no ale no, nie, nie przez naszą redakcję, szanowni państwo. pułkownik Piotr Wroński w tekście o tym, dlaczego pod Donaldem Tuskiem są ktoś kopie. I odpowiedź jest taka, że Donald Tusk nie chce Polski w wojnie na Ukrainie i to się wpływowym osobom nie podoba. Szanowni państwo, a ja polecę na koniec. Historię bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Mit geniuszu Piesockiego o tym, że marszałek polski nie był żadnym wojskowym, był człowiekiem, który sam sobie ten tytuł przyznał, bo wpadli koledzy i go poprosili, żeby się mianował, bo oni uważali, że on jest najgodniejszy, zgodny. Był dyletantem wojskowym, jak się zabrał za dowodzenie armią i zrobił ofensywę kijowską, to następnie sprowadził bolszewików pod Warszawę i tu to całe szczęście wcześniej już oddał dowodzenie armią, jeszcze napisał rezygnację, w ogóle był załamany psychicznie i jeszcze na wszelki wypadek publicznie skrytykował ten plan ofensywy, żeby mieć później alibi, że on był przeciwko. Ale i, i, I spóźnił się ze swoim marszem. To jest, drodzy Państwo, wymienienie, to jest po prostu jeden z większy, jedna, z większych, jedna z większych kłamstw, które zainspirowały Jarosława Kaczyńskiego do prób tworzenia mitu Lecha Kaczyńskiego, który obalił komunę, a nie Wałęsa. Bo on uznał, że skoro mógł zostać synonimem dla wielu ludzi, kogoś kto odzyskał dla Polski niepodległość, co było nieprawdą. A to nie Jarosław Kaczyński obalił komunę? No, a ja słyszałem, że Lech, ale potem miało nastąpić być może przejście z Lecha na Jarosławę. Być może miał być w dwójcy jedyny, no nie wiem. Ja to jest... Tak słyszałem. Szanowni Państwo, ja potem słyszałem, że on był sekretarzem Solidarności, to poprawili, że był sekretarzykiem, czyli odpowiednikiem męskiej sekretarki. Gdzieś tam on próbował to jakoś yy, tego nie zresztą. Niektórzy mówią, że on był po prostu najlepszym konspiratorem, ponieważ tak świetnie konspirował, że nawet służby PR-owskie nie wiedziały, że on konspirował, a, a te służby, jak pan sam dobrze wie, były naprawdę dobre. Ja, on się mocno zakonspirował. Śmiałe było, jak wychodził... Wykrecił się z tego podziemia, no ale trudno. A może kiedyś zrobimy rozmowę o, konspirator... o tym, jak konspirował Jarosław Kaczyński? No, spróbujemy. Wolałbym o literaturze i sztuce w końcu, a nie o tych bzdurach. Ale to, szanowni państwo, myśl, myślę, że o Jarosławie Kaczyńskim to będziemy mieli widzów i o tym, jak konspirował. Szanowni państwo, Trzecia Rzesza w Kosmosie, też fajny tekst o tym, że w 1946 roku miały być loty nazistów w kosmos, załogowe. Szanowni państwo, do zobaczenia. Lubie Państwu i gościowi. Dziękuję.